Dzień dobry, cześć i czołem, witam was. Bardzo serdecznie, ja jestem Paweł i ze mną jest Lucek. Siemanko, jestem Lucek. I mamy dzisiaj rufianki, motocykle, mamy pady i będziemy robić dzisiaj dzikie snuty na padach. Na pady robimy, dokładnie. Na pady robimy. Zaczynamy odtąd, bo tutaj jest taka fajna wybijka i naszym celem nie, jest bić. Co ty? No? O to chodziło? Co? No? Ja myślałem, to dawaj że chodziło tutaj. O to, że jak tu wjeżdżasz, to taki dymek leci spod kół. Nie, to nie o to, patrz. Ja lubię jak się kopci. O shit. No dobra, tutaj na górę musimy niech wlecieć. Niech ci będzie, no. Tutaj jest taka fajna wybijka, że można na górę wlecieć. Próbuj wybijka? To. Wybijka? Dobrze, spróbuję. Ja nie wlecę. No. Tutaj. O, shit! No to krzywda! Da się tam wpierniczyć na górę, tylko chyba trzeba bardziej się rozpędzić jednak. Znaczy, przede wszystkim, żebyś tam na górę, to trzeba by walnąć w mur, a nie w ten... No to próbuj. Kto pierwszy, ten lepszy. A czy nie na samą górę? Czemu? Tylko tutaj tak w środek jakby. O się. Tam żeś się teraz widzę. Tak, uderzyłem się głową w nie wiem co to jest. W metalową tą konstrukcję. Okej, dobra, podejście numer 10. No próbuj. No, no Jezus, ja nie mogę się rozpędzić, bo tu auta jeżdżą co chwilę. No to właśnie na tym polega poziom trudności. Normalnie jakiś... O Boże, dobra, to jest gra na padzie właśnie. Ja tu patrzę, gdzie można dalej się wybić. Ja muszę opanować i backflip. No tu jest dziurka, tu przez dziurkę przejadę. Przez dziurkę? Ja nie wiem, uważaj tą z tą dziurką. Nie, spokojnie, jest sprawdzona. Dziurki są niebezpieczne. O, świetnie. O, co to było, Lucek? O nie, czekaj, o już wiem jak to zrobić, dobra. Ja zaraz nawiadę, zobaczysz. No. Próbuj. Ha, proszę bardzo. Rozpędź tygrysa, tylko weźcie mi te auta stąd z tej buzi. Ty, mój się już ten motocykl psuje. O, szlaken lecę. Co ty chciałeś zrobić? Jestem na ziemi. Widzę właśnie, ale co chciałeś zrobić? Powiedz chciałem mi lepiej. Chciałem skoczyć wysoko, a finalnie motocykl został, a ja wystrzeliłem w powietrze jak mały... Jak stokrotka. Wiesz co, poczekaj chwilę, ja zobaczę czy ja mam stunigowany w ogóle ten rufian. Jak to? Bo coś mi się wydaje, że on jest taki totalny stok. Że nic z nim nie robiłem raczej. No wiesz, ty a on nawet chyba... nic mu nie zrobiłeś? No nic mu nie zrobiłem nawet. Ja ty powiedz, kiedy nam Rockstar przeleje kasę za te szarki. Bo ja dalej mam nie, mówić, no mało. Pisali dużo, że jest promocja. No. I podobno w dalszym ciągu nie ma tych szarków, no więc... Ja nie wiem o co chodzi, coś tu się chyba... Czyżby nas wszystkich graczy oszukali? No, jestem tak. jestem w środku! I to bez upadku. O. Widzisz? Paweł się zna na stuntach jak... Jesteś wszyscy. W środku, dobrze. Ty, ja rzeczywiście nie mam w ogóle ulepszonego rufiana. Jak można mieć nieulepszonego? To jest karygodne, to jest normalnie... Oczywiście. No musimy może tak być. Nas powiedz, słuchaj, tak nie może być. To jeszcze bonusowo sobie ulepszymy. Kalksony. Dobra, podejście numer 10. Spróbuję skoczyć bezpośrednio na sam szczyt. Zobaczymy, czy ten motocykl może nam poszczytować tam. O, kurde. Pewnie tak, dasz radę. Za późno mi stanął. Motocykl i... To rufian. Była lipa. A to rufian, no. Nieszczęsny. Ostatnio strasznie dużo operatorami lataliśmy, co nie? Teraz no właśnie, właśnie, teraz trzeba troszeczkę odmienić to. Tak, trzeba troszkę odmienić, troszkę bardziej przyziemnie zrobić. No, oczywiście. Ostatni raz, jak nie to szukam innej miejscówki zaraz. Dobrze, czekaj, jeszcze tutaj felgi sobie dostosuję. No nie no, felgi! No, wszystko muszę tu porobić. O, dobra, wiesz co, tutaj znalazłem miejsce, gdzie możesz latać ze spadochronem, no. Ale motocykl zawsze zostaje na ziemi. Dobrze, ja już mam stunigowane moto, teraz się tak szybko nie popsuje, powinno być szybsze i wyżej tak. Latać, i w ogóle lepiej się wybijać. Teraz będziemy grali dopiero na równi, no będziemy startować jakiej na równi? No, to chodzi prawda. O to, że na tym samym poziomie, no, o jaki on teraz jest szybki i zawsze na koło staje, fantastycznie. Zawsze na koło mi staje, no. Patrz, o, tutaj jesteś, czekaj, o, zobacz, tu. No. Więc tak, o co chodzi, musisz przywalić tutaj, zobacz, w tym miejscu. O, mniej więcej gdzieś tak, tu. No, o, taki wysoki, no i co? No co, to są jedne z niższych murków. No rozpędzasz co? Się stąd, o, czekaj, tutaj jest ciężko, bo to czasami zielone światło wpada. Jak zielone światło wpadnie, no to jest taka lipka trochę. Aż taki rozpęd? O. No i co? Rozpęd, ale gdzie trzeba wlecieć, powiedz mi? No, najlepiej na sam szczyt. Ooooo, shit!
To chyba trzeba tu opresora wziąć. Przeleciałem środek, zginąłem. Uderzyłem w jakiś słupek, barierkę, wiesz, która tam w środku w budynku jest. No wiem, wiem. I wytrybiło mnie na drugi z powrotem. No ale tu nie można za szybko jechać, bo wtedy Rufia nie chce podnieść przedniego koła. Nie, nie, wiesz co, nie staje mu. Nie, ale wiesz, żeby ci stanął, to musisz puścić gaz. No, no, no. Szybko jeszcze raz włączyć gaz i jednocześnie podnieść koło. I nawet przy najwyższej prędkości ci stanie. Sorry, no nie mogę wyhamować, przepraszam. Jasne, nie mogłeś nawet skręcić, nie? Ja wiem, dokładnie. Nie, no to jest za słaba wybijka, to trzeba było jaka wziąć tutaj... Jaka wybijka za słaba? Jest słaby, ja... Hachiksu trzeba byłoby tu wziąć. Jest dużo mocnym. O. Widzisz? Uuu, shit! No dobra, udało się. Widzisz? Przeżyłem, o! Ledwo co, ale żyję. No, daje się odbić, rzeczywiście, masz rację, widzisz? To jest całkiem niezły stancie. Wystarczy, mówię, puścić gaz, jeszcze raz włączyć gaz i góra. Za dużo opresorem stantowami i teraz... No, i mi nie staje, widzisz, no. Dobrze. No i mi nie staje właśnie. Dobrze, ten, znajdźmy może następną miejscówkę, poczekaj, bo tutaj widziałem, w prawo pojedźmy. Mhm. Widziałem jakiś murek, ja szukam jak najwyższych murków. Patrz na to tutaj, zobacz. Od schodów i od tego dziadostwa i na górę wbić. Od schodów i dziadostwa, tak? No, no, no. Tutaj jest taki rozpędzik nawet z parkingu, zobacz tutaj. Nie, nie ma sprawy. Tutaj, o. Ja otworzyłem. Co? Co? Aha, okej. Okay. I teraz, teraz dawaj, patrz. Tu. Dobra. Przeleciałem cały budynek, Asuko! O kurde. Czyli dobry stanci. No, jestem w ogóle w jakimś dziwnym miejscu, jakimś takim basenie. Co jest grane? Moja suka przeleciała cały budynek, jestem po drugiej stronie budynku. No nie widzisz na mapie? No widzę na mapie, ale jak to zrobiłeś? No, jakoś tak się odbiłem, że motocykl został, a ja poleciałem. No ja tu backflipy robię, triki. Nie, mu się normalnie odbija. No, to trzeba jakoś ten, nie pewnie wiem. Źle ci stanął i dlatego się nie wybiłeś. Źle mi stanął właśnie, musisz tutaj mocniej stać. Musi być mocniejszy, próbuj. To jest niemożliwe. Jeszcze raz, podejście numer któreś. Zejdź z babeczko, co za baba. No teraz mi koleś w miejscu wchodzi. Patrz, patrz, co ty robisz? Jestem! Jestem na górze! No oszust! Yeah, boy! Co to za parkowało auto, ja się pytam. O nie, no bez jaj. Yeah, boy! Włączyłem mu długie, żeby nic nie widział. Hehe, nie wlecisz tutaj. Włączyłem ci ja ci zaraz włączę długiego. Dawaj, dawaj, dawaj. Pokaż długiego. Patrz, no prawie. Ach, kurde. Nie, powiem ci, że mi się fartem udało. Nie. Przy szczycie jakoś ten motocykl się po prostu przeteleportował na górę. Wiesz, tak jak czasami przy pionowych ścianach. Muszę teraz zobaczyć, muszę teraz zobaczyć, czekaj. O! Tutaj, ja. To jest dobra wybijka, ale nie dla motocykli. Moja suka przeżyła to! Ja pierdziu! A suka, ty jesteś the best! Znaczy, powiem ci tak, jeżeli na przykład wystrzelić w powietrze, a motocykl zostanie, to nawet jeżeli ze spodowranym lecisz, to i tak przeżyjesz. Co ty dajesz? No? Ty, to jest dobre do robienia tych. Tych, tak, tych wydarzeń, nie? Dobra, ja tu myślę, że za szybko jechałem po prostu. Trzeba wolniej. I... Pomył! Dobra, już wiem, po prostu ja za mocno stawiam. Mocno stawiałeś? Dobrze, no chyba też. No potrąciłeś człowieka, co ty robisz? No kurczę, jak oni tam marzą na moim... To jest tym... A, to nie jest ten... Co, według? Ło! O, biedna asuczka, no. No, biegna asuczka, no. Rozbiła się. Patrz, po normalnie... raz kolejny. Dwa... O kurde, jeszcze w budkę trafiłem, jakim cudem. Nie przejeżdżaj mnie, nie przejeżdżaj, dziękuję. Dobrze, dobrze. Kiedykolwiek cię przyjechałem, przestań. No tak, przyjechałeś mnie już dzisiaj. Patrz, 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 patrz. A, ło! I po ścianie wall right i prawie bym skoczył, ale się nie palma, udało. Palma, go palma? Nie, niezbyt. Czyli co, to jest fajna wybijka, że taka trudna trochę, ale da się na niej coś zrobić. Bo to się odbijasz najpierw od schodów, a potem jakby od tego, od tej doniczki, czy co to jest. No właśnie, ten, tylko nie możesz za bardzo postawić, widzę tyle. To czekaj, nie, to jest inaczej się wybija. Się wybijasz najpierw od krawężnika, a potem od tej doniczki. No tak, najpierw krawężnik, później doniczka. No, no dziwne to, ale nie, tak jest. Znajdźmy coś innego, ewidentnie znajdźmy coś innego. Dobrze. To jest wolne, czekaj, coś większego. Coś większego, no to byśmy musieli Hachiksu wziąć, ale dzisiaj rufiany. O, shit! Co ja tutaj robiłem? Dzisiaj rufiany koniecznie. Rufiany to koniecznie, no bo rufianem to wszystko przeskoczysz.
Ja nie wiem, czy wszystko, ale większość. Czemu ci stoi moto? A, o, dobra. Nie stoi, leży. No jakoś właśnie leżał tak dziwnie razem z twoją zwłoką, wiesz? Opadł mi. Dobrze, tutaj musimy coś. Tutaj jest zawsze fajne miejsce do startowania, bo jest dużo takich murków. A tutaj? Patrz, tutaj jest taki murek. Patrz. O, gdzie ja wbiłem? No co ty tutaj takie murki zrobił? O, tu jest porządny mur. Idę do ciebie zobaczyć. O kurczę, nie, jedź, dobra. Nie, ale tutaj gdzie ja jestem jest fajnie. O, już przejechałem. Tutaj można sobie też powbijać. Ja sobie tu gdzie przeskoczę. Jesteś? Znaczy, ja trochę muszę wycofać. Chwilę tam przyjadę, zobaczę czy to w ogóle działa, co planuję. Aha. Okej. Okay. What the... Ciśnę. No, czekaj, świetnie, to jest... no! No to jest mój muras, no przecież dopiero ci go pokazałem, ziomek! Tu można wszystkie budynki przelecieć przez ja to. Ja to właśnie chciałem się porządnie rozpędzić, tylko zawsze jest tak, że jak auto jedzie na skrzyżowaniu, tak ty przyspieszasz, no. To ono zwalnia, też... albo tak, przyspiesza tak. I na odwrót, nie? No. Tak, żeby w ciebie walnąć. Jest... Rockstar specjalnie to tak zrobił. Tak. Te wszystkie boty tutaj wymuszają te, jak to się mówi. No one są z wyrolami. Z wyronami. Da się to przelecieć tutaj ładnie. Ładny ten mureczek jest, wybijający, no. Taki. Za każdym razem praktycznie. Przeciałem aż na auto. O, shit! Przeszyłem to, Rufian jest zajebisty. Dobrze. Ten muras jest fajny. Czekaj, można go jakoś inaczej wykorzystać? Most jest fajny? Lubisz mosty? Lubisz mosty? Chcesz powiedzieć? Nie, ten muras jest fajny, ale nie ma gdzie wskoczyć przez niego, nie? Tylko jest taki, po prostu cię wybija i fajnie, i koniec. Nie, taki za każdym razem wybijasz. O, szlakpak! O kurde, jestem na autostradzie, dobra. Dobrze, to mamy, praca. Ten muras jest spoko. Najlepiej to zawsze znaleźć sobie jakiś budynek i próbować na niego wskoczyć. Ja sobie tak, wybrałem wcześniej Maze Bank, no. Ten... O, się. Nie, to na opresory zostawimy. Lufianem Maze Bank. No! Czekaj, czy to by było możliwe? No, nie, myślę, nie, nie że... przejdzie. Myślę, że jakiś poziom hardcore na pewno. Tak, to byłoby naprawdę bardzo, 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 bardzo trudne. Ale chodź tutaj, o zobacz, tutaj, podejdź do mnie, bo tu mamy te murki fajne, pamiętasz? Pamiętasz, no, rozmawialiśmy kiedyś, że tu jest fajne miejsce? No. O, widzisz? I tutaj do góry. Ale to było kiedyś, pamiętasz? Jeszcze miałeś brodę i ten... No ja wiem, tu... no. I tutaj no, był ten, zobacz, to jest ta miejscówka, pamiętasz? O, elegancka. Tak. O, się, a gdyby tutaj tak na przykład, tutaj, czekaj. Nie, to będzie ciężko. Chodzi o to, żeby gdzieś skoczyć. Gdzie? Na ten budynek tam. Aha, i chcesz od tego murka się odbić. Ohohoho! No dawaj, królewiczu. Zobaczymy, co tutaj wyczarujesz. Nagrywam cię. Dobrze. Karetka. Czyli co? Od pierwszego murku, znaczy od pierwszego wyskakujesz normalnie, a drugiego się wybijasz od murku, tak? Czy jak? Oj, czekaj chwilkę, bo tutaj. Ja tu walczę z grawitacją jeszcze. Aha, czyli improwizowałeś po prostu. No. A tutaj... O, właśnie, znalazłem chyba miejscowe. Dobra. O, siema! Dam ci trochę różowego dymu, masz. Dobrze, to ci... Podrzuć mnie do mojego moto. Nie, to ja ci pokażę bardzo fajny sztuntarz. No dobrze, sztuntarz. Pokażę ci sztuntarza. Pokaż mi sztuntarza. Tylko nie przerasz się. Dobrze, co to jest? Ugrodzenie jakieś? No dobre, podoba mi się. Nie pykło, sorki. Dobrze, nic, ale coś tutaj no, jest ciekawego, masz nie, rację. Nie, to palnąć chyba w tego, wiesz, w murek jednak. Ty, tu była chyba jakaś misja. Nie, obok dosiądź jest muras, mnie, fajny. Dobrze, dosiądź no, mnie. Dosiadłem cię. O, shit! Szlak. Jak poleciał do góry. A Jezus. Czekaj, bo ja nie powiedz wiem, gdzie mój moto jest. Pójdź sobie do tego motocykla. Pójdę na piechtę. Moja suka szybko biega. Ja nam zdjęcie ktoś robił, ale fajnie. Będę sławny. No co ty? No. Tu mamy też fanów GTA? Shit. Dobrze. Ja bym tam popróbował. Rzeczywiście to jest bardzo fajny budynek, żeby na niego skakiwać. Mam problem, bo jestem na balkonie. No to... Co no tam możesz robić na tym balkonie? Gdzie ty jesteś? Na balkonie, w tym różowym budynku. Aha. Chciałem do ciebie przyjść, ale nie udało się. Jestem, już czekaj. O, ja ci pokażę jak tam skoczyć. Bardzo sympatyczne miejsce. Ale tam gdzie byłeś przed chwilą, tam było fajnie. Musimy tam popróbować zobacz, jeszcze. Zobacz, można przelecieć budynek ten tam taki. Super wypaśny. Gdzie jesteś?
No już, moment, tylko motocykl sobie zabawmy wezmę. Zabawmy się swobodnie. Co? Chyba się zagalopowałeś, nygy. Nie, nie, na motocyklu. Czekaj, tu, tutaj jest dobra wybijka, zobacz. Nie, nie pykło tym razem. Nie chwyciło, no kurde. Czekaj, bo... To weź, co robisz? Wychodzę i wchodzę. A dobrze, i patrz, i teraz... Czekaj chwilkę, poczekaj, bo nowy moto muszę mieć. Dobrze, już. Już. Przepraszam. Dobra, okej. Okay. Jedziemy tędy. No. Może, bo zaraz byś musiał sobie stanąć, bo tu jest śmietnik. No. Co? O! Co? Jak ty się od tego śmietnika odbiłeś? Normalnie, ej, ale śmietnik jest słaby, bo on się przecież rozwala po jakimś czasie. Nic się nie rozwali, to są porządne śmietniki firmy X. XYZ. Ja bym popróbował coś tutaj z tym budynkiem, ale to za moment. Nie, nie, to będzie problem, bo jest problem bezpośrednio z moim... Z tym sufitem, z tą sufitką jest problem, wiesz? Tak, ale no właśnie dlatego trzeba wykombinować coś innego. Ogólnie chodzi o to, aby skoczyć na te budynki tutaj, no. No to już jak wiem jak. Jak to zrobić rufianem? No ja, to ja chodź. Ja już wiem jak. Ja muszę się rozpędzić z drugiej strony. O my, tutaj jest ciężko. I po drugiej stronie też jest śmietnik, więc wezmę, użyję śmietnika. Dobrze, to ja też spróbuję śmietnikiem. Tutaj o szlak, dobra, czekaj, spróbuj to zrobić, ale na klawiaturze. Ty, co ten śmietnik tak wybija zajebiście? Właśnie mówię. Yo, Fierdziu, to jest jakiś miękki śmietnik, tak fajnie wybija. Dawaj, nagrywam cię. Gdzie ty jesteś? Ja prawie tam na dach biłem, tylko ten słup tutaj właśnie jest. Ten, tylko teraz czekaj, i tu można z drugiej strony, jak się nie uda. Jo, cię, ale fajna wybijka. O, szlak, nie wiedziałem, szlak. Fajna jest. Może nie przejdzie po nóżkach. Czekaj. Ja zrezygnowałem, spada. O, shit, poważnie? Poważnie, ja tylko bo ja nie na balkon. Ja precyzyjnie potrafię jeździć na padzie, wiesz? Z motocyklem, biłem na balkon. Teraz mam problem, żeby się przyzwyczaić do klawiatury. A, bo śmietnik zepsuty, no. No właśnie. Zepsułeś śmietnik, bo go przewróciłeś. Nie, żebym ja to przed chwilą mógł zrobić, ale... Spróbujmy go przewrócić z powrotem. Przewróćmy go w dobre miejsce. No nie, za udało słabo. Uderzyłeś mnie w głowę. No mówię ci, to jest taki jednorazowy stan. Nieprawda. Kurde, co ta suka dzisiaj tak lata. Gdzie ten moto jest? Ten no, murek jest tutaj twardy na szczycie. Stronę. Cholera, tu nie wejdę. Okej. Chyba, że... Zahaczyłem o drzewo. Wracam do swojego studowego motocykla. Gdzie on jest? Tu mi stoi. O, dobra. Mój leży. Leży i kwiczy? Leży i kwiczy, no. Cyk, elegancko. Nie, tam już ten śmietnik skończył. Nie, naprawił się. Tak? Tak, już stoi ja normalnie. Myślę, że tam się nie da już za bardzo tak. Co ty? Ja prawie wskoczyłem, ja to zrobię, ja jeszcze jestem w stanie. O kurde. O cholera, chce mi się kichać. Nie, nie kichaj! O. Połknij! O. Dobra, jakoś udało mi się to opanować. Muszę bardziej się rozpędzić chyba. Czekaj, jeszcze raz. Nie, będzie dobrze, Lucek. Nie przejmuj się, nie płacz tam. Już poszło. Poszło już? Dobrze. Już przeszło mi jakoś, no, ale już tak... Rozpędzę tygrysa. Już mi łzy zaczęły lecieć. Ale jakoś opanowałem sytuację. O, prawie wleciałem. Ciężka sprawa z tym... Prawie doszedłeś tam? No prawie, kurde. Prawie tam doleciałem. Kurde. Prawie tam doszedłeś, dobrze. Czekaj, to ja spróbuję sobie wezwać jeszcze raz moto. I... O nie. No, ja bym popróbował jednak z tym budynkiem tutaj, bo on jest fajny, tylko trzeba znaleźć na niego sposób. Mówisz? Ten dookoła którego ja jeżdżę teraz tutaj, o. Próbujesz go przelecieć. Trzeba znaleźć na niego sposób, no. Mówię ci, to się da wlecieć go. Da się wlecieć na niego, tak? Dobrze, to czekaj, zaraz zobaczymy. No. O, chyba coś już mam. O, a gdyby... A dobra. Nie, to może być słabe i niszczące nasze życie, ale... Easy, ja tutaj coś już mam. Dobra, czekaj, ja to spróbuję zrobić jeszcze. Co ta suka dzisiaj na tym odcinku? Okej. Są tu schodki i taki mały murek. O, kurde. I jest rozpęd fajny. No.
Ja myślę, że to szlak. Może się udać gdzieś tutaj. O, szlak. Ty właśnie tak nie wyjedzie tak łatwo. Zaraz zobaczymy. Ty? Co ona zrobiła? Nie, nie, tutaj za bardzo pod kątem. Gdzie ty jesteś? Nie przejmuj się, wszystko pod kontrolą. Z tamtej strony choć popróbujemy, bo tam jest gdzie się wybijać. Czekaj, ty... no chwilę, no chwilę. Weź no... się zrób prezesem motocyklowym i przywołaj sobie motocykl w innym miejscu. Panie Królewiczu, od kiedy ty grasz w GTA, no? Będę musiał tak ty, chyba zrobić. To można w tenisa grać. Możemy mówisz, później zagrać. Co, prezesem? W penisa można zagrać tutaj. Aha, motocyklowy miałem być, kurde. Tak. No tylko dobrze. Tylko ty masz, właśnie, czekaj. Nie, są schody. Tylko to mi nie pomoże, wiesz, chyba, bo mój motocykl nie jest przypisany do klubu motocyklowego. Nieważne, wszystkie motocykle, jakie masz w garażach, się liczą. Aha, dobra. Dobrze. Czekaj chwilę, gdzie to było teraz, prezydent klubu. Dobra. O, stary, chyba coś znalazłem. Tylko trzeba ominąć drzewo i chyba się uda wskoczyć na górę. Ominąć drzewo, mówisz? No, bo tam jest taka wybijka, jest od razu drzewo i te gałęzie trochę blokują lot. Ale wybijka jest, myślę, że spoko. Murek wygląda na taki miękki murek. Mhm. No, czekaj, ja już tutaj się próbuję rozpędzić. Czerwone miejcie się. O, shit! Dobra, jest motocykl, dobra już. Teraz zapraszam cię tutaj, zapraszam cię, Paweł, tutaj. Dobrze, idę, już dosiadam to... swojego rumaka i jadę do ciebie. Tak, rumaka dawaj i chodź. Tak jest, już zaraz. Ja już ci pokazuję. To będzie chyba to. Wybiłem się bardzo wysoko raz. O, patrz, od tego murka trzeba się wybić i tam na górę. Nie? I on jest miękki murek, z niego się wybija fajnie. Miętki. Murek. Już 10 km rozpędu. No. Uwaga na samochody, okay. Aby nie miało zielonego. Jest, poleciał, motocykl poleciał! A ty koło mnie spadłeś. Nie, da się tutaj, tylko może trzeba na ten niższy taki wjechać, bo tam on w kilku miejscach jest niższy też. Mm-hmm. Za dużo tu aut. Trzeba by je wszystkie wysadzić. Chyba tak, tak trzeba zrobić na koniec odcinka. Ty, po ścianie coś tutaj porobiłem, o shit. Ciężko jest, bo to drzewo przeszkadza, no, bardzo. O, hejka. Co jest? Aha, siema. A gdzie udało ci się polecieć? Wiesz co, po ścianie tylko trochę. Oho. To jest słabe, wiesz co, muszę znaleźć coś mocniejszego. No dobrze, ten szukaj. Za maluszki jest, wiesz, ten mureczek. Szukaj. Wyjazd z trafiku jeden. O shit. Dobra, już chyba wiem. Motocykl. Spróbuję. Wracaj do mnie. To będzie bardzo, ogólnie... bardzo trudne i wymagało bardzo dużo precyzji, tak? Taki sposób, no, musimy znaleźć, żeby na ten budynek. Bardzo mi zależy, wiesz. Zależy ci na tym budynku, mówisz. Zależy mi bardzo. Czyli będzie ci przykro, o kurde, czemu teraz się zrobiło zielone światło, typy? Coś mam. Normalnie cały coś czas mam, bo tu jest sen. Czerwony, nagle zielone. Próbujemy najpierw na niższej prędkości. I uwaga. A mógłbym spróbować. O kurde, oby teraz nie było. Ach, kurde. Prawie wyszło. No, dokładnie. Czekaj, miałem zielone. To oni tam muszą mieć czerwone. Szlak. Dobra, jednak to jest za wysoki murek. No, trochę wysoki jest. Ale tutaj jest jeszcze, wiesz, od czego próbowałem się wybić? No. Tu jest pod kątem tak wlecieć, tu jest taki murek i żywopłot. Tak się by to wybijało. Żywopłot, tak? Brzmi dobrze. No. I problem jest taki, że coś tam się za czemu bardzo blokuje. Czemu to jest taki ruch, się pytam? Szlak, normalnie BMA mnie potrąciła. Cholerna BMka. Zawsze BMki w wypadkach uczestniczą, nie? Gdzieś tam na YouTube, grubasie jeden. Czekaj, ja ci teraz... Nie mam rakiety? O ty grubasie, nie wiem, dobra. Czekaj, później się odegramy na nich, okej? Później na nich. Pod koniec odcinka zrobimy dewastację totalną. Ty, ale teraz tam nawet cholernie. Nie wiedziesz, bo tu jakieś... Nie, tam ta wybika jest zbyt twarda. O. Może jest, by trzeba było wziąć Hachiksu. Ale Hachiksu weźmiemy na następny odcinek. Ja nie Hachiksu mam, się zupełnie... chyba. No co ty, jak nie masz Hachiksu? No nie mam Hachiksu, bo... Jezus, to jest prawdziwy motocykl do stuntowania, a nie... Nieprawda, Hachiksu tak. Się inne stunty robi. Się wbiłem. Dobra, zrobiłem 360 i wylądowałem, ale...
Faktycznie da się tam wbić, tylko nie może być taki ruch. Ktoś musiałby zatrzymać na chwilę. O, okej. No, jest lipa. Dobra. Co by tu jeszcze wykombinować? I jak? Twardo, nie? Kurczę, nie, bo strasznie poleciał prosto, wiesz, w górę. No, twarde to ciężkie, jest. Ciężkie, naprawdę ciężkie. Ciężkie, to się nie da tego tak zrobić. Tu jest jakiś muras. Tylko, że pod kątem trochę, trzeba by na niego inaczej wbić. Dobrze, spróbuję na tego murasa. Czekaj. Dziwnie mi się ten kojarzy. Muras? Tak. Murasa. O cholera. Próbowałem dobrze najechać na tego murasa, o, ale się o, nie dało. Dobrze, poczekaj, o motocykl na przykład. O! Nie pykło. Czekaj. O, a tutaj? Zło, tu nie ma rozpędu z kolei. O kurcze. Spróbujmy o, akurat to. Auto jechało, nie? I akurat jechało prosto na ten. Świetnie. Jak mi akurat stanął, no. Motocykl. Kurde. O, szlak. Dobra. Czy macie jakiś pomysł na ten budynek? Jakby tutaj... Popróbujcie! Na live'ie coś tam razem pozostatujemy później. I spróbujemy powbijać na ten tak, budynek. Musimy, może musimy kiedyś koniecznie. Się uda? Ja. Ciężko będzie, ale może się uda. Chodzi o to, żeby rufianem, a nie tam opresorem, bo już wam pewnie się w głowie zaświeciło. A to ja wezmę opresora i tam skoczę! Ha, 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 ha. Nie. Ej, tutaj tak, trzeba zrobić rufianem. Ja tu pamiętam, kiedyś byłem. No gdzie się da? No tak, no tutaj, przez to się wybijam. Stąd, tu. Ach, cholera. No ty, co ty mi się wbijasz tu? Gdzie? Tu. Z tego? No. To cię wybija taki wysoki muras? No pewnie, że tak, mnie wszystko wybija. No dobrze. Show me your ass, baby. Tylko pamiętam, że to było trudne. Miejsce. A to trzeba w ogóle koło podnosić, czy nie? No, chyba tak. Tu metrowy mury, trzeba koło podnosić? Nie. Czemu nie, sobie tak normalnie. A może to był wcześniejszy muras? Ten malutki taki. He? Czekaj. Przesuńcie się. Szlak. Nie ten muras, już teraz widzę, dobra. Który to był? Ten jednak jedną ciupinkę dalej. Czekam, mam jakiś... Dalej czy bliżej? Kurde, przestań, co... Czemu on tak biega? No, dobra. Cholera. To nie był czasem ten? Wcześniejszy? Nie, no i co? BMA? O, i wybiję mu szyby. Czekaj, jak to się biło? A się trzymał i... Aha. Czekaj, o, tutaj. To będzie to, ja to czuję. Dobrze, ja wcześniejszy walę. Co? Jak ty tam poleciałeś? Jak ty to zrobiłeś? Wleciałeś czy nie? Nie wleciałem, ale wlecę za chwilę. Nie może ci się to udać. Będę piersi. Nie, ej. Pokaż jak to robisz. Jak poleć? O, shit. Czekaj, tylko tak trochę wiesz, pionowo, nie teraz. Pionowo nie stanął, no. Ała! Uderzył mnie w buzię! Bo cię mordkę uderzył, no! Kurde. To nie było śmieszne! O, i upadłeś, i bardzo dobrze ci było. Niech ci się krzywda dzieje. Ty co? No nie wleciałeś, kurde! Jezus, cię zabiłem! Fajne jest to bicie na motocyklu. Ja nie wiedziałem, że takie silne kocie uderzenie, kocie ruchy mam takie silne, nie wiedziałem. Kocie ruchy masz, no. Tylko tak się... I mnie zabiło. Ej, dobrze, czekaj. Ty, tu jest jakiś parking. Tak, tam jest parking. Uuu, co ty dajesz? Ty, to z tego parkingu? Dostałeś z pazura, wiesz? Dostałem z pazura, no, po mordzie. Czekaj, bo coś tutaj jest ciekawego. Ło, shit! Ale wybija! O, i lecę na skrzyżowanie. Dobrze, na skrzyżowanie wylądowałem. Mhm. Strasznie daleko wybija. No bardzo, wybija mocno. Bardzo daleko wybija, tylko trzeba dobrze trafić. Ale gdzie? Tego murka, co ty tam próbujesz go, tak? Tak, cały tak. Czas. Tam te małe schodeczki takie.
To kurde, ja tu za szybko jadę chyba. No dawaj, dawaj, dawaj! O! 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 Prawie, oj, ale oj. Musisz walnąć te malutki taki, tyci, tyci. Który? A, czekaj, ten... ja tam podjadę do ciebie, to ci pokażę. Poka. Czekaj, brumkam, brumkam, już, już brumkam. Ten z barierką taki? O. Tego gnoja, no to ten z barierką. O, świetnie, policja mnie goni teraz. O, świetnie, deszcz pada. O, już nie goni. Stwierdzili, że mała szkodliwość czynu, że on tylko raz strzelił, nie? Od tego małego gnoja, no dobrze, czekaj, spróbuję. O, co to było? Przeleciał mnie, no. No, czemu mnie policja teraz goni? Za co niby? Gdzieś ja nawet nie strzeliłem. No, to chyba dlatego, kota. Że się z tobą zadaję. Potrąciłeś pana kotka. To jest chyba logiczne, że ci policja goni, no kurde. Dwie gwiazdki, no za co? Poważnie? No jak, no krzywdę zrobiłeś, to teraz będziesz płacił, nie? Komu krzywdę zrobiłeś? Alimenty będziesz płacił. Komu? Szla. Ale powiedziałem, bo... Dobra, myślę, że musimy teraz ostatnie jeszcze... Czekaj, to? Ostatnie podejście. Dobra, wiesz już. Co? Dobrze, ja bym proponował powoli przygotowywać się do tego. Do rozruby, bo mnie już oni tutaj denerwują. Mówisz? Czekaj trafole, sekundę. No pewnie, ja i policjanty. Jeszcze ostatni skok, może się uda. Jeszcze w ogóle taki deszcz siarczysty pada, w ogóle to jest... No właśnie, no. Pieruny siarczyste, ogniste. O nie. O nie. Popsuło się, popsuło się. No zepsułeś. Ale... Kilka stancików się tam fajnych fajnie udało się nawet zrobić. Polecieć kawałek dalej. I podkryliśmy kilka fajnych miejsc. Dokładnie. Dum, 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 które będzie można później próbować na live'ach coś tam uskutecznić. Dokładnie. Cykł, cyk. Okej. Okay. Także co? Co robimy? Co ty robisz? Nogą można! Czekaj, o, dawaj, robimy atak na samochody. Czekaj. Czekaj chwilę. Nie taki! Jezu, chyba granat wypuściłem! Oj, gangi motocyklowe! O, szlak, wyjazd ton, wyjazd! Jak w szybkich polę, i wściekłych musimy ten. Bo granat puścimy znowu. Muszę coś innego wziąć. Weź pięć, weź piąkę. O. Czekaj, piąchę? Jak to się w ogóle broni zmienia? To jest dobre paszo. Tak robi kotek. Tak, tak. Co to? Jak ty to robisz? O rany. Czekaj. Trzeba pięść wybrać, tak? Mhm. Nie, czekaj. Tylko trzeba jechać jednocześnie, nie? Aha! Ty, i teraz stuntować w takiej pozycji. Weź, bo się nogą tracę, o murek. O kurde, limuzyna się zespiła. Dobra, stuntowanie to jest nasikającego psa. To jest stuntowanie nasikającego psa, zobacz. Nie? Patrz, moja suka sika teraz. Ty, patrz, nie możesz mnie strącić z motocykla, jak jestem tak zawieszony, spróbuj. A jednak możesz. Jednak możesz, ale przeżyłeś, widzisz? Kopałeś w drugą stronę, zabiło mnie z tej. Co jest? Bierz motocykl, nie? Co to było? A, jakiś atak. Broń mi zmieniła. Patrz, i kopiemy ten. O, to będzie dobre. Kopany odcinek. Dzięki. Musimy kiedyś zrobić zawody na to, bez kitu. Zawody na kopanie, nie? Dobra, dobra to co? To możemy kończyć ten odcinek. Dziękuję wam bardzo, że byliście na tym odcinku. Piszcie, co myślicie o naszych stuntach dzisiejszych, chociaż no niektóre nie były najlepsze, ale coś tam nam się udało znaleźć, także to na plusik. Tak. No i zapraszam was na kolejne odcinki ze stuntowania i nie tylko w GTA Online. Tak jest, tak jest. Także dziękujemy, do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się, pa pa! Na razie, hej!